Siemano, z tej strony Mejdronin, fanboysy, i dzisiaj sobie zagramy w świeżuteńko udostępniony w ręce posiadaczy przepustki premium dodatek Apokalipsa BF1. Oczywiście ruszamy z buta na krawędzi, atak lotniczy, i jest to pierwszy raz, kiedy gram w tą mapę. Nie wiem dokładnie, na czym polega ten atak lotniczy, ale jak sama nazwa wskazuje, zapewne będzie chodziło o walki zdecydowanie w powietrzu. Była krótka przerwa techniczna, bo musiałem sięgnąć po pada, który zostawiłem na półeczce, ale bowiem boży ile samolotów. Moja siostrzenica bardzo lubi pady. Tylko myśliwce mogę? Nie. A jednak, tylko myśliwiec. Myśliwiec, zabójca bombowców, brzmi nieźle. Błękitne niebo. No to co? No to słuchajcie, jedziemy z tym koksem. Do akcji. Nie chcę zapyszać, ale troszeczkę się podszkoliłem w lataniu. Niemniej jednak zaraz to zweryfikuję wszystko. Boże, jakie piękne, piękne, przepiękne góry. Faktycznie to wygląda jak na krańcu świata. Ciup! Ile samolotów, jeszcze tyle samolotów nie widziałem w BF-ie. I teraz wyście, trafcie w przeciwnika. O, jest trójpłatowiec. O, już szybciusieńki jest. Ale zaraz namierzymy gnoja. No, widzę, że ktoś mi tam pomaga. A, uszkodzenie myśliwca. No, widać, że dość rozległa będzie ta mapa. No, tutaj ktoś powinien być. O, proszę, tutaj. Czyżby tutaj można było jedynie myśliwcami się poruszać? Okej, okay, mamy taki... że jest zaopatrzony w racę ten rodzaj myśliwca. Samoloty szturmowe zazwyczaj, szczególnie właśnie w dodatku Niespokojne Wody, zaopatrzone szturmowe, bodajże łowca sterowców, czy whatever, czy samolot sterowcowy, właśnie w takie race zaopatrzony. Ciup, no po prostu latałem jak muchy dookoła gówna. Chyba tam ktoś usiadł na ogonie moim. Dobra, trzeba ich pocisnąć. Gdzie ja mam? Boże, zaraz wymiotuję. Po prostu błędnik szaleje. Szaleje. Dobra, tam jest ktoś. Ale manewruje. A rozbij się, idź w cholerę. Ale widzę, że chyba nie tylko ja jestem noobem, jeżeli chodzi o latanie samolotem. Bo o dziwo jeszcze, nie zapeszajmy, o dziwo jeszcze nikt mnie tak typowo nie zaatakował i nie wplątał w tego dogfighta. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze... Okej, okay, chyba go zdjęli. Tak, spada, zdjęli go. Alrighty, teraz coś powinien przed nosem według mapy. Tutaj... Loriel. Pytanie, czy ta rozgrywka faktycznie będzie dynamiczna, jeżeli to się z samolotami jedynie ścieramy. A, i tak i nie, zobaczymy. Kuźwa, albo jestem ślepy, albo po prostu, nie wiem, uciekają ode mnie, bo nie wiem, bo mnie nie lubią. Tu cię mam, Megatron. Teraz troszkę zwolnimy, tak, zwolnimy, żeby go mieć na ogoneczku. Ło, słyszę jakieś strzały. Chyba mnie starałem się namierzyć. Kuźwa, no tutaj naprawdę, szczególnie, że ja bardziej jako wsparcie piechoty w samolocie latam. A, zezłem się. A tak szczerze mówiąc, przeciwna drużyna Niemców, bodajże tego Cesarstwa Niemieckiego, ma troszeczkę gorzej, bo te trójpłatowce, wydaje mi się, że łatwiej jest je trafić. A póki co tak mi się wydaje, dobra. Siadamy na dupeczce.
damage, ale skupienie, aż zamknę ryja. Panie. Dzwoń po link 4. Nie no, muszę się uzdrowić, bo kuźwa, widzicie. To mi się bardzo podoba, system uszkodzeń w BF-ie, że faktycznie uszkodzone zostanie skrzydło, no to będzie nam ten samolocik znosiło. I to w znacznym stopniu. Widzieliście, tylko 9 HP mi zabrało, niemniej jednak tą połać tego skrzydła rozdupczyło. Tak. Jak oglądaliście wcześniejsze gameplaye, ja też korzystałem z takiego taranowania samolotem. Wtedy faktycznie można zebrać fraga, nie mając zielonego pojęcia o pilotażu. Nie to, żebym ja miał, dlatego to stosowałem, hehehe. Gdzież on jest? Teoretycznie na ogonie siedzę. A, tam niżej. Niżej. Oh shit, trochę się zagalopowałem. Tutaj chyba się walczy nie o fragi, tylko o punkty. Znaczy zawsze się walczy o punkty, ale w sensie, wiecie, w sensie punkty uszkodzeń, czy coś takiego. Uhuhu! Pięknie, a w dupie pewnie. Dobra, jeden honorowy frag jest. A, to fajnie, do specjalizacji, którą staram się obecnie zdobyć, przydadzą mi się fragi samolotami. Tam przed dowolnym samolocikiem jakieś fragi zebrać, chyba tam był któryś. Kurde, ta mapa będzie dobra do testowania po prostu sztuki pilotażu. Ale jak widzicie, piękne widoczki, jednak rozgrywka dynamiczna, muszę to oddać grze, bo dość szybko zaczęła się i dość szybko się kończy. A, próbował się naprawiać, trochę mu w tym przeszkodziłem. Demet, coś mi szwankuje kamera. Damn! Łociu, oj! Oj, teraz mnie tak uszkodzili, że... O, widzicie, ciekawostka. Chciałem wyskoczyć z samolotu i automatycznie zaliczyło fraga mojemu przeciwnikowi. Czy mnie wzrok nie myli, czy... Faktycznie chyba wprowadzili podwójne nieśmiertelniki na kilkamie w prawym dolnym rogu. Nie wiem, zobaczę, zweryfikujemy. No, ciekawe, fajnie, że udostępnili typową tryb rozgrywki pod samoloty. Fajnie, bardzo fajnie. Tutaj nie każdy podziela mój entuzjazm. Chociaż no, czy jestem tak super entuzjastycznie nastawiony na ten konkretnie atak lotniczy? No, spoko, tylko czy to nie będzie na dłuższy czas monotonne? Chociaż z drugiej strony, jeżeli mamy takie tryby rozgrywki jak Team Deathmatch, samą piechotą, albo dominacja też samą piechotą, czemu by coś takiego właśnie nie zrobić samolotom? Znowu się zrymowało, Dobra, zobaczymy jaka będzie następna mapka. Klikniemy sobie dalej i zaraz po raz kolejny ta mapa. Dobra, no to będzie double feature na krawędzi atak lotniczy Maidronin, fanboysy, jedziemy dalej. Ciu, 20 samolotów. Widzicie, klasę teraz mogę sobie wybrać. Chociaż mi się... zobaczmy, jakie są inne rodzaje. Myśliwiec okopowy... O, myśliwiec do walk powietrznych. Błękitne niebo. Dlaczego ja wcześniej tego nie zaznaczyłem? Do walk powietrznych. Patrzcie, jaki przecudny samolocik. Teraz ja jestem tym trójpłatowcem. Będę się świecić jak psu jajca i szybko mnie ściągną. Są. Lecą. Moje bandyta do 12. Walić zapędy królewskie, imperialne, Imperium Brytyjskiego. Auć! Nie macie Spitfire'ów, nie poradzicie sobie, knoje. Kurde, już widzę, że jakiś duszny mi na ogonie usiódł.
to będę się tak długo kręcił, aż mi odsiądzie od tego boda. Kuźwa. Ej, serio, czy aż jestem tak atrakcyjny, takie kolory godowe, że kuźwa wszyscy się na mnie skupili? Boriel! Ej, trzeba zdupiać. Trzeba zdupiać. Zostawcie mnie, ostawcie. W spokoju. No kurde, dwóch. Trzech. Trzech ma na ogonie. Weźcie, chroncie mi tyły, bo... Kurde, zapiał. Bo zaraz zginę. Zginę marnie. Wiecie co, te... jaka padaka. No super, ciesz się. Wiecie... No są, faktycznie, widzicie? Są dwa nieśmiertelniki. Dobra, wiecie co? Może faktycznie bez tego błękitnego nieba, może będę mniej widoczny, jednakowoż. Dobra. Spróbujemy. A co tu? Aha, tutaj jest zapalające pociski. O, widzicie, tak też można. Choćby snajpa na odległość, kosimy go. Ktoś tam chyba oberwał z mojej drużyny, albo przeżywa rozgrywkę podobnie jak ja. Kurde, wykręcasz? Nie wiem. Aż kurde, ciasno latam. Ciasno lata gnój. In your face, bitch! Pięknie. O, szajse. Już. Nie pozwalają mi żyć. Jak żyć, panie Churchill? Jak żyć? O, widzę. I to samolot przeciwnika. Z obleśnym znaczkiem RAF-u. Boże, ale się zgermanizowałem. Widzicie, tak właśnie działa Battlefield na graczy, germanizują się. Ja grałem oczywiście po stronie Cesarstwa Niemieckiego. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jestem bardzo ciekaw, czy on też dostał fraga za to i na jakiej zasadzie. Jak dostał, to spoko w sumie, bo nie było nic spektakularnego z mojej strony. No, ale widzicie, jeżeli nie potraficie latać tak jak na załączonym obrazku, to widać, a raczej w filmiku, to możecie po prostu wlecieć, staranować. Taka walka wręcz z samolotem trochę. Dobra, widzę tam bandytów latem. Ale widzę, że kurczę, krajobrazy są bardzo śliczniutkie. Że mamy tutaj faktycznie troszeczkę gór ośnieżonych, a troszeczkę właśnie takich hal nieośnieżonych. Ajdź. W sumie, kurde, zaraz, jak mi starczy czasu, muszę... Dobra, spróbujemy go cisnąć tym zapalającymi. Czy ja mówię? Aha, faktycznie zastosować strategię tą z map typowo dla piechocińców, czyli po prostu lecimy jak najwyżej w górę, takim lotem nurkującym, koszącym będziemy, aż silnik da radę. Aha, okej, to jest coś nowego. To jest coś nowego, bo po prostu na mapach z piechotą tak jakby nam się silnik włączał i mogliśmy takim lotem kosząco-nurkującym latywać. To się automatycznie włączało. Widzę, że tutaj zrezygnowali z tego. No, a w sumie może i dobrze, bo jakby był też nieograniczony. Nieograniczona plansza w górę, no to ludzie by lecieli. I każdy by nurkował tym lotem koszącym. Więc może faktycznie słusznie. Usiadł na kurce.
uszkodzone skrzydło. Prawie udało się. No, ja też mam teraz fest uszkodzone. No, pozamiatają mnie najpewniej. Widzicie. Tutaj jest wóz albo przewóz. Wóz albo przewóz. Czwarty raz już zginąłem. Seriously. Tutaj nie ma bawienia się w półśrodki. Zatem... albo się zwycięża, albo się ginie. Chociaż ciekawie byłoby, na przykład, nie wiem, samoloty medycy. Dobra, no widzę, że końcowi się zbliża ta rozgrywka, no. Fajny, fajny, coś nowego, coś świeżego. Na pewno wydłuży żywotność tego BF-a. Bardzo fajnie, podoba mi się, że oni cały czas coś tam próbują. Nawet w ostatnim dodatku, gdzie mogli po prostu totalnie zrezygnować z jakichkolwiek nowinek, postanowili wprowadzić kolejne typy rozgrywki. Na początku troszeczkę nie doceniałem, przyznaję, tych typów rozgrywki, wielości ich, uznając jedynie podbój jako ten najbardziej BF-owy. O, fuck. No ładnie, 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 ładnie mi zebrał. Fuck. Ale praktycznie jak uszkodzą skrzydło, no to nie ma jak uciec. Można jedynie... fucking shit. Liczyć na to, że koledzy wesprą i wypierdzielą bułę tę z tyłu. Ej, fucking... fuck. No już po mnie. No trudny, trudny tryb rozgrywki, jak się na co dzień nie lapta. Ale tak jak mówię, właśnie pod tym zrzutu zaopatrzenia to też jest coś fajnego, coś nowego. Zabójca bombowców. Zabójca bombowców niech będzie. To będzie jedno płatowiec. Także fajnie, fajnie, że chłopaki kombinują z Dice'a. Mogli po prostu dorzucić kolejne mapki i się na tym zadowolić. Na pewno będę na tym trybie troszeczkę siedział, bo chciałbym się podszkolić jako pilot, bo naprawdę jak widzę na serwerach, jak niektórzy koszą pilotem, to jest coś pięknego. Co my mamy tutaj dalej? Atak lotniczy. Tym razem niebo nad Londynem. Także wracamy zaraz po krótkiej przerwie i ponownie rozegram sobie dwie rozgrywki, ale patrz jaki nam niesamowity... dali wybór. Zaraz po krótkiej przerwie wracamy z kolejną częścią ekskluzywnego i dostępu za pomocą polskim premium do Apokalipsy, nowego dodatku do Battlefielda 1. Dziękuję dla was, Mejdronin, i zaraz widzimy się w samolocie. Bye!